Wróciliśmy po krótkich urlopach. Jak spędziłeś ten wolny czas? No, głównie z rodziną i z kolegami z wioski. Przyjeżdżaliśmy chwilę, ale głównie z rodziną spędziłem ten wolny czas. A gdzie dokładnie? U siebie w domu? Tak, u siebie w domu, w wiosce albo przy małżonce. Jak to jest, przymążąc w Preszowie. Gdzie nie pojechałeś? Nad wodę albo jakiś krótki wypoczynek w górach? Nie. Jechaliśmy tam chwilę, na dwa dni byliśmy z małżonką, a inaczej tak w domu, głównie z rodziną, chciałem spędzić trochę czasu. Stęskniłeś się za piłką. Już ciągnęło cię? Coś robiłeś w wolnym czasie? Jakąś rozpiskę dostałeś? Tak, mieliśmy rozpiski, ale to było wszystko bez piłki. Tak pobiegaliśmy chwilę, ale tak, za piłką stęskniłem, to cieszę się na treningi z piłką. Ale teraz jeszcze czeka Was czas takich treningów właśnie bez piłki. Będziecie pracować nad siłą, szybkością, zwinnością. Czy to są treningi, które lubisz, czy po prostu musisz je przeżyć, a później będzie z górki? No, trudno, to jest takie życie, takie piłkarskie, że ten okres jest taki nielubiony przez piłkarzy za bardzo. No ale trzeba to tym przejść, bo z tego potem się żyje przez sezon. Z tego co natrenuje się i... Ale jakoś już przyzwyczailiśmy się do tego, że odtrenujemy to i potem cieszymy się tym bardziej na treningi z piłką. No właśnie, a nagroda za te treningi będzie fajna, bo gra w europejskich pucharach. Myślicie o tym cały czas? Tak, a nawet w domu jak byłem, to też tam głową przejdzie gdzieś, że czekamy na tego przeciwnika, a nawet na te puchary, no jest to fajna sprawa. No to na koniec powiedz, jakiego byś chciał trafić rywala? Dziś tam przeczytałem na internecie, że jakie tam są, byli chyba 3 takie zespoły bardzo atrakcyjne, to jakby jeden z tych 3 to byłoby super. Czyli chciałbyś najsilniejszego rywala z możliwych? Tak, no jak już zagrać, to sprawdzić się z tymi najlepszymi, myślę. Nie był zbyt długi ten urlop, ale ja spędziłem swój czas na wakacjach, byłem z żoną w Grecji, a dokładnie ta wyspa nazywa się Kefalonia. To jest taki nowy kierunek, gdzie teraz turyści wyjeżdżają. No na pewno to jest taka miejscowość spokojna, tam za bardzo nie było co robić, ale mi zależało przede wszystkim na odpoczynku, więc ja tam żadnych rozrywek nie potrzebowałem. Czyli głównie plażowanie, jakieś zwiedzanie zabytków? No przede wszystkim plażowanie, ale raz byłem na wycieczce, pozwiedzając całą tą wyspę, na pewno widoki były bardzo, bardzo fajne, więc z tej wycieczki jestem zadowolony. Wracacie do treningów, więc podejrzewam, że naładowałeś baterię tym urlopem i z zapałem wracasz do zajęć. No na pewno. Przede wszystkim wyleczyłem się do końca, więc teraz tylko się mogę skoncentrować na treningach i wiadomo, chcę się pokazać jak najlepszej strony na obozach i powalczyć o znowu pierwszy skład. Na pewno myślicie o europejskich pucharach. Rozmawiałem z Pawłem Cicmanem, mówił, że liczy na to, że wylosujecie jak najsilniejszego rywala. Jesteś podobnego zdania, czy masz jakiegoś upatrzonego innego, takiego, z którym chciałbyś zagrać? Na pewno z każdym przeciwnikiem będzie ciężko, ale dla mnie to jest obojętne, z kim zagramy. Najważniejsze, żeby przejść pierwszą i drugą rundę, a później co się stanie, co się wydarzy, to czas pokaże, ale te pierwsze 2 rundy musimy na pewno przejść, bo to by był wstyd dla polskiej piłki.